Cześć kochani, witamy Was w kolejnym odcinku z serii edukacyjnej. Dzisiaj pokażemy Wam grę pod tytułem Kwiaty, którą sama zrobiłam. Michalinka pierwszy raz będzie ze mną grała w tą grę, także zobaczymy, jak jej to pójdzie. Razem z nami dzisiaj występuje również Amelka. Zobaczymy, czy da nam trochę pograć. Może sama będzie chciała z nami zagrać. Zobaczymy, czy będzie tym zainteresowana. Na początku jeszcze przypominam Wam o subskrypcji kanału, a także o łapkach w górę. Zaczynamy! Kochani, do tej gry stworzyłam taką doniczkę i tu jest gra przewidziana od 2 do 4 osób. Dla jednej osoby, dla drugiej osoby, dla trzeciej osoby i dla czwartej osoby. Zrobiłam takie miejsca wykropkowane, przykleiłam rzepy. Oczywiście wszystko jest zalaminowane, żebym tą grę mogła kilkakrotnie używać. Przykleiłam rzepy i teraz wysypiemy, co tu mamy. Tak. I te kwiatuszki. Pomóż mi. O, jeszcze znajdę jednego. O, jest. I gracz wybiera sobie, którego kwiatuszka chce mieć. Jest w kolorze jakim? Niebieski. Tak, ciemnym niebieskim. Akurat nam się przykleja do kocyka. Ciemny niebieski jest... Czerwony. Aha, bo mówisz w środku. Dobra, czerwony, okej. Okay. Niech będzie. Jest jasny albo pomarańczowy, jeśli mówimy o tu w środku. I różowy. O, dobra. I na zewnątrz różowy. Okej, okay. Takie mamy kwiatuszki. Michalinka, którym kwiatuszkiem chcesz być? Tym. Swoim ulubionym różowym. Dobra, i gdzie go przykleisz? Tu. Proszę bardzo, to przyklej sobie. One mają tutaj z tyłu rzepy, a więc można je fajnie przykleić w różne miejsca. Tak, tylko odwrotnie, tak? Bo to jest nasza doniczka, czyli wkładamy kwiatka w tę stronę. Dobra, to ja będę może niebieskim, ciemnym niebieskim. I te dwa schowamy. Widzisz, Amela? To ja... Dobrze, Michalinka jest tu, a może lepiej będzie Ci bliżej, tu, dobrze? O, będziesz mogła łatwiej układać. A ja jestem tutaj tym kwiatuszkiem, to zrobimy sobie przerwę, o. I ja będę tutaj tym kwiatuszkiem. I teraz do tej gry stworzyłam łodygi z listkami. Teraz te łodygi musimy posegregować w zależności od tego, ile listków znajduje się na łodydze. Czyli na przykład na tej łodydze mamy... Ile? Jeden listek. To odłóżmy sobie tu. Ile tu jest listków? Jeden. No to kładziemy na tą kubkę. Następnie? Jeden i jeden. Kładziemy na tą kubkę. Super. Rozłożymy te listki i będziemy segregować, tak? W zależności od tego, ile listków znajduje się ja na łodydze. Ja znalazłam jeden. No to kładź na tą kubkę. Dobra. To i ja... jeden. Dobrze. To ja znalazłam dwa. To kładziemy na przykład tutaj dwa. To ja kładę dwójeczki. Ja jadę jeden. Świetnie. I kładę jeszcze te cztery. Cztery. Świetnie. Tyle, ile ja mam lat. Tak. Jeden. Super. Czyli ja trójki na przykład, tak? Dobra, to ja trzy. Dobra, dalej. Proszę, szukaj sobie. To ja układam dwa listki i układam trzy listki. Będę szukała tutaj. Gdzie tu są trzy listki? Jeszcze. Mama, tutaj masz dwa listki. I dwa tu. Ci kładę. Z nami dzisiaj jest bardzo dużo gości, jak widzicie na filmie. Ale nie sposób jest nam wszystkich wymienić. Dlatego Wam tylko pokazujemy, prawda? Że dzisiaj z nami występują. Dziękuję. Dobrze. Trzy. Dwa. Tutaj. O, to do mnie, bo mam cztery. Świetnie. Cztery, pięć, sześć. Dobra, Michalinka zbiera jeszcze sześć, to ja zbieram pięć listków, tak? Jeden, dwa, listków cztery, oczywiście cztery, na łodydze pięć, sześć, jest tyle, ile sześć, na kostce znajduje się oczek. Czyli jeden, największa dwa, liczba trzy, jest sześć, cztery, cyfra, przepraszam, największa cyfra to sześć, więc musi być maksymalnie jeden, sześć listków trzy, cztery, na łodydze. Dobrze, pięć, to jest twoje. A ty miałeś sześć, nie pięć, pięć jest do mnie. Będę Cię tu trochę kontrolować, jest, ale myślę, że sobie dasz radę. Ja układam 1, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie. Czyli Ty układasz 6 listków, tak? A tutaj listków, jest tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli na tą kubkę. I już uczymy się A również segregacji. To do mnie? Tak. Do Ciebie. To też do mnie? No policz. Czy do Ciebie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze, czyli do Ciebie.
1, 2, 3, 4, 5, 6. I sprawdź jeszcze te, czy się zgadzają. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 te dwa. Super, udało nam się posegregować, a więc już również ćwiczymy tutaj segregację. Jak to ćwiczymy wypać? Również umiejętność liczenia. Akurat w tym wypadku jest to do 6, ale teraz, Michalinko, musimy sobie tak ułożyć te nasze kartoniki, żeby było od najmniejszej liczby listków na łodydze do największej. Ile jest najmniej listków na łodydze? Najmniej, najmniej. To ile to jest? Ile może być najmniej? No spójrz na listki. Ile może być najmniej? No to ile to jest? Jeden. Jeden. To poszukaj, gdzie są kartoniki z jednym listkiem. Bardzo dobrze. To je sobie ułożymy, no gdzie? Może żebyś ty miała blisko? Tutaj. Tak? Może być? Jeden. A co jest po jeden? Że tu po jeden jest dwa. Czyli szukamy dwa i już układamy rosnąco, a więc następna umiejętność, układamy rosnąco. Świetnie, to jest dwa. No to układamy obok jedynki, tak? Może sobie w tą stronę ułóż, co? Będzie nam łatwiej. Dobra. Jak będziesz potrzebowała... To mi podasz, tak? Dobra. Na, potem jest ile? Po dwa jest ile? Cztery. To jeszcze raz policz. 1, 2, 3. Czyli? 3. Bardzo dobrze. To znowu układamy obok. No a nie układa tu rok. Muszę ci tu pomóc trochę. Zobacz. 1, 2, 3. Albo nawet w tą stronę. 1, 2, 3. Co jest po 3? 4. Proszę bardzo. 4. Potem jest. Co jest po 4? 1, 2, 3. No? 4. I? 5. Czyli 5. 5 listków. Gdzie je położymy? Tu? Bo się nie zmieścimy i razem. I potem 6. I potem 6. Bardzo dobrze. Czyli mamy już ułożoną również sekwencję od 1 do 6. Bardzo dobrze. Jak ten pierwszy? Do tej gry potrzebujemy również centymetr, bo będziemy się uczyć mierzyć, a więc również poznajemy... Ojejku! Ojejku! Poznajemy również, co to jest miarka i co to jest mierzenie. Super! Będziemy się uczyć pojęć najdłuższy, najkrótszy. A więc następna rzecz i do tego potrzebujemy jeszcze kostki do gry. No i super. No to co? Ona z czego jest zrobiona? A z takiej tektury grubej. Tak, i jeszcze kleję na taśmę. Tak, i teraz powiem, jakie są zasady. Zasady tutaj. Rzucamy kostką i tyle, ile oczek wypadnie na kostce, taki kartonik wybierasz z taką liczbą listków. Jasne? Czyli jeśli wypadnie ci na przykład 2, to ile listków weźmiesz? Łodygę, która ma ile listków? 2, dokładnie. I zadanie polega na tym, żeby ułożyć jak najdłuższego kwiatuszka. Jasne? Najdłuższego, czyli on musi być jaki? Taki bardzo, bardzo, bardzo długi, prawda? Aż może urosnąć do ściany. Aż może urosnąć do ściany. I specjalnie te kartoniki zrobiłam różnej troszkę długości, że na przykład, spójrz Michalinko, ten kartonik ma 2 listki, ale jest taki malutki. A ten kartonik też ma 2 listki, ale już jest troszkę większy, prawda? A więc, żeby ułożyć jak najdłuższego kartonika, to najlepiej jest wziąć ten większy kartonik, prawda? Czyli jeśli na przykład wypadnie ci 2, to dokładamy kartonik do naszego kwiatuszka i zobacz, on już jest dłuższy, widzisz? Jakbym ułożyła ten, czyli porównamy sobie troszkę, to zobacz, ten jest taki, a ten jest taki. To który jest dłuższy? No właśnie, ten już jest dłuższy, więc lepiej wziąć większy kartonik, tak? To ja ci tak chciałam tylko podpowiedzieć. Będziemy też uczyć się oczywiście rywalizacji. Można też takie mniejsze wziąć. Mniej, no możesz, możesz wziąć taki, jaki chcesz, a później na końcu, jak już nam się skończą listki,
to wtedy będziemy porównywać, kto wygrał, który kwiatuszek jest dłuższy. Jeśli twój kwiatuszek będzie dłuższy, to ty wygrałaś. A jeśli mój będzie dłuższy, to wygrałam ja. Tak? Zgadza się? To zaczynamy? To musimy daleko naszą doniczkę z kwiatuszkiem położyć. Centymetr weźmiemy na później. Pierwszy raz będziesz chyba miała nawet centymetr w rękach, czy nie? Nie, ale pierwszy raz będziesz na pewno mierzyła. Okej, zaczynaj. Ile to jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. No to bierzesz kartonik ze styloma listkami. To jest 6. Bardzo dobrze. Układasz sobie, przykładamy do... I ten jest wielki. Ten jest wielki. No to zobaczymy, ile ja teraz. O, ja mam tylko jeden. Czy podasz mi kartonik? Dziękuję. Dobrze. I ja przykładam do swojego kwiatuszka. Ja mam większy. No, na razie. Ale malutki. Proszę bardzo. Dłuższy. Teraz mówimy, że jest troszkę dłuższy, tak? Dwa. Dwa. No to bierz dwa listki. Ja chcę sobie wziąć taki. No pewnie. Będziesz miała od razu takiego długiego kwiatka, prawda? Świetnie. Bo jak to wygrać? Tak, czyli już uczymy się pojęcie długi, krótki, a także najdłuższy, najkrótszy. Świetnie. No nie, znowu mam jeden. A możesz mi podać ten drugi? Ja chcę ten większy kawałek z tym jednym listkiem. Dasz mi? O właśnie. Dobra. Będziesz mi podawać, dobrze? Ja ci będę mówić. A ja sobie ułożę listka z tej strony. To nie ma znaczenia, z której. Proszę bardzo. Teraz ty. Znowu 6. Znowu 6. No jesteś super, widzę. Świetnie, Amelka. Czy ty widzisz, że mama przegrywa? Jak na razie? O, ja mam 5. Dobrze, wezmę sobie, bo już tu dosięgnę. Dobra, proszę bardzo. Pomogę ci. Ile tu? 4. A policz, dobrze. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli 5. No to gdzie jest kartonik z 5 listkami? To policz, czy się zgadza liczba. 1, 2, 3, 4. No właśnie, czyli jednak 1, 2, 3, 4, 5. Świetnie. Umiejętność liczenia ćwiczymy przede wszystkim. Ja mam 1, 2, 3, 4. Już masz 4, ale listków na twoim kwiatuszku jest dużo więcej. Prawda? Okej. Okay. Wszystko, kochani, jest zalaminowane, więc gra jest trwała. A jak dojdzie nasz dotąd kwiatek? No nic. Gramy do momentu, kiedy skończą nam się listki. Jeśli już jakiegoś listka zabraknie, to już wtedy kończymy grę. No nie, znowu jeden. Podasz mi? Dobra, dziękuję. Przykładam ten. No niech będzie ten, dałaś mi ten, to już niech będzie. Proszę, teraz ty rzucasz kostką. 6. Bardzo dobrze. Kochani, ta gra będzie dostępna na mojej stronie, więc będziecie mieli gotowe pliki i będziecie sobie mogli łatwo te pliki pobrać, wydrukować i zalaminować, bo wtedy wam się gra przyda i posłuży na dłużej. Super, Michalinka. 3. Podasz mi kartonik z 3 listkami? Policz, czy się zgadza. A, już miałem 4. 3. Dziękuję. Ja przykładam. No, patrz, troszkę cię już tu gonię. Kochani, właśnie się akurat tak stało, że skończyły nam się kartoniki z 4 listkami. Michalinka położyła wcześniej 4 i mnie również wypadło 4. No więc gra już się kończy, bo ja już nie mam co dołożyć, nie mam jakiego listka dołożyć. I teraz to nam się skończyło, a więc to możemy sobie na razie tu odłożyć. I musimy teraz zmierzyć, który kwiatuszek jest najdłuższy. Nie no, ja myślę, że oczywiście różnica jest bardzo widoczna, ale ponieważ musimy zobaczyć, jak wygląda centymetr i jak się mierzy centymetrem, to zaraz sprawdzimy, ile ma Michalinki kwiatuszek centymetrów.
i ile centymetrów ma mój, tak? Umiesz mierzyć, Michalinko? To ja Ci pomogę. To ja zrobię na swoim kwiatuszku. I mierzymy nie od momentu kwiatuszka, tylko tu od momentu listka. Przykładam, zobacz, tym początkiem, to tu jest zawsze 0. I prosto naciągam centymetr i zatrzymuję. Mój kwiatuszek ma, i przeczytam, 79 centymetrów. To prawie tyle, co Amelka. Amelka ma troszkę może mniej, ale niewiele mniej. No to teraz Twój, spróbuj zmierzyć teraz te swojego kwiatuszka. To razem spróbujemy. Co? Przyłożę, pomożesz mi? Przyłóż tu i trzymaj paluszkiem. A ja będę naciągała. O, ułożymy tak prosto, żeby to... Jaki długi! Twój kwiatuszek ma 107 centymetrów. Zobacz, Twój kwiatuszek ma tyle centymetrów, a mój ma 79, a mój ma tyle. Oczywiście trudno jest zgadnąć po takim pokazywaniu, jak ja to robię, ale ewidentna różnica jest tutaj. To który kwiatuszek wygrał? Który kwiatuszek jest najdłuższy? Czyli? Różowy. Różowy. A różowy należy do? Nie. Do Ciebie, tak jest. Czyli wygrałaś. Brawo! To teraz, Michalinko, spróbuj powiedzieć. Mój kwiatuszek jest jaki? Krótszy. Dobrze, krótszy od Twojego. A Twój jest? Długi. Długi. No to jeśli mówimy, że ten jest krótszy, to znaczy, że Twój musi być? Długi. Dłuższy. Dłuższy. Albo jeśli gramy razem, to Twój jest najdłuższy, czyli wygrał, a mój jest najkrótszy. I tak się można bawić. Oczywiście fajnie jest grać na przykład w cztery jeszcze osoby, to wtedy te kwiatuszki jeszcze fajnie inaczej wyglądają. Także super to wygląda. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że gra Wam się podobała. Piszcie w komentarzu, czy właśnie Wam się ta gra podoba. I zapraszamy Was już na kolejny odcinek. Pamiętajcie o łapkach w górę, a także o subskrypcjach. Tak, Michalinko, pożegnamy się? Do dzisiaj to już wszystko. Pa, pa!